W polskim systemie opieki zdrowotnej brakuje lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych przedstawicieli zawodów medycznych. Minister zdrowia nie działał doraźnie i nie zapewnił właściwego planowania i rozwoju kadr medycznych. Nie określił też wieloletniej strategii, określającej m.in. liczbę potrzebnych lekarzy i pielęgniarek. Minister nie potrafił skutecznie zainteresować rezydentów mniej popularnymi specjalizacjami. W sytuacji braków kadrowych szef resortu zdrowia zwiększał limity przyjęć na uczelnie medyczne. Nie analizował jednak wpływu przekraczania limitów na jakość kształcenia. Problemem służby zdrowia jest emigracja personelu medycznego. Ministerstwo Zdrowia nie szacowało jednak jej skali. Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej mogło wyjechać ponad 16 tysięcy lekarzy.